Jak minął dzisiejszy egzamin? Czy był trudny, łatwy? Cóż, jak my uważam, że iż był on łatwiejszy zdecydowanie od trudnych, więc potwierdziło się to, co wszyscy nam mówili, że te właściwe egzaminy są faktycznie łatwiejsze od tych próbnych i tak, że tak straszą nas tymi próbnymi wręcz. I ogólnie uważam, że poszedł bardzo dobrze. Jakieś przykłady, gdyby pan mógł, poleceń, przykłady, co trzeba było zrobić? No cóż, było typowe zadanie na transformację zdań gdzieś na języku angielskim, jeszcze oprócz tego napisanie e-maila. Temat polegał na tym, że trzeba było opisać swoją przeprowadzkę, jakieś szczególne wydarzenie podczas tej przeprowadzki itp. No i co tu by jeszcze powiedzieć? Nie było dużo zadań, muszę przyznać. Zostaliśmy o tej porze państwa tutaj wszystkich, bo część rozszerzoną, chyba większość pisała? Pisali prawie wszyscy, oprócz tych, którzy wybrali inne języki. A to raczej nieliczna część. A chciałam zapytać o takie, gdyby pan mógł takie krótkie podsumowanie, pokusić się tych trzech dni. Który z egzaminów, która część była dla pana najtrudniejsza, najłatwiejsza? Cóż, uważam, że iż najtrudniejsza była część przyrodnicza, zdecydowanie. A najprostsza, myślę, że część historia WOS. Poza tym uważam też, że dosyć bardzo prosty zrobiono język angielski. Bardzo przyjemnie się go pisało. Koniec egzaminów, niebawem koniec gimnazjum. Niektórzy mówią, że gimnazja są złe i chcą wprowadzić tą reformę, żeby nie było gimnazjów. A co pan o tym sądzi? Ja nie wiem, ciężko mi porównać, bo najlepiej się mogą wypowiadać o tym osoby, które doświadczyły też starego systemu. Ja osobiście uważam, iż moje gimnazjum tutaj jest bardzo dobrym gimnazjum i szczerze polecam. W miarę był łatwy, tylko było trochę trudno przy rozszerzeniu z angielskiego. No tak. Według mnie też było prosto, rozszerzenie nie było jakieś trudne. Myślę, że to, co robiliśmy na lekcjach, czasami było o wiele trudniejsze. Przykłady poleceń, to już zawsze o to pytam, które sprawiły najwięcej kłopotu, nad którymi trzeba było się dłużej zastanowić. Dla mnie najdłuższe było zastanawianie, kiedy mieliśmy tekst i trzeba było do niego wstawić zdania. To na tym poległem akurat. Nie wiedziałem, jak to zrobić. Najtrudniejsze polecenie dla mnie chyba w wersji podstawowej było ostatnie, gdzie trzeba było wybrać między who see which, no ale jakoś się z tego wybrnęło na pewno. Gdybyście mogli, gdyby panowie mogli podsumować te trzy dni, który dzień był najtrudniejszy, najłatwiejszy? Najłatwiejszy był dzień pierwszy, szczególnie historia i Polski. A najtrudniejsze to chyba myślę, że w drugim jeden egzamin biologiczny, bo jak to wszystko jest połączone razem, to oszaleć można. Też myślę, że pierwszy dzień był najprostszy, szczególnie polski, bo był on banalny, zero jakichś rzeczy wnikliwych. A drugi dzień chyba był jednym z trudniejszych, szczególnie część przyrodnicza to była dosyć trudna i skomplikowana, ale matematyka nadrobiła to troszkę. Na wyniki trzeba dosyć długo poczekać, prawda? No niby do czerwca, ale już można na internecie sprawdzić odpowiedzi i jakoś sobie policzyć te procenty. Chciałam zapytać o szkoły ponadgimnazjalne. Już wybrana ta jedna jedyna, czy jeszcze wahania są? No ta jedna jedyna nie, ale mam zamiar składać do paru szkół, ale najbardziej celuję do szkoły mundurowej w Sejnach. Ja myślę, że już wybrałem jedną jedyną. To będzie zapewne drugie liceum, czyli tutaj. Po trzech latach nauki tutaj przekonałem, jest super, polecam każdemu. Dobiega końca ważny etap, kończy się gimnazjum. Niektórzy mówią, że gimnazja to zły pomysł, politycy nawet chcą zlikwidować, a takie prywatne zdanie panów? Szczerze to nie wiem, co o tym sądzisz, ale chyba myślę, że jest dobrze. Znaczy trudno określić, bo rodzice mówią na pewno, że podstawówka 8 lat było lepsze, ale gimnazjum też jakoś było spokojne, żadnych problemów nie miałem, więc ja powiem tak, zależy od człowieka chyba. Angielski był dość prosty, znaczy jest szczególnie podstawa. Przyrodnicze były trochę trudne, ale ogólnie nie były takie jakieś straszne. Czyli pierwszy dzień najprostszy? Chyba dzisiejszy.
chciałam zapytać, czy coś Panią zaskoczyło dzisiaj, czy w poniedziałek, we wtorek? Coś, co Panią tak zdziwiło? Znaczy, charakterystyka trochę, chociaż większość się trochę spodziewała, znaczy obawiała może bardziej. Tak, to raczej wszystko było w miarę normalne. Wyniki 17 czerwca, prawda? Czy ten czas to nerwy, czy też raczej spokojne oczekiwanie do tego 17? Dość spokojne, bo już można na internecie sprawdzić, więc tak w miarę można zobaczyć swoje błędy. Chciałam zapytać o szkołę średnią. No, do liceum, do trójki. Jakiś profil, tak, już konkretny? Na lingwistyczny. Ważny etap dobiega końca, nauka w szkole gimnazjalnej. Gdyby tak mogła Pani podsumować te 3 lata w gimnazjum, jakieś fajne, wyjątkowe wspomnienie, czego będzie brakowało? No mimo wszystko raczej klasy będzie brakowało. Zawsze były jakieś historie. Już sporo tego, więc się nie do końca pamięta. Ale może jakaś pamiętna wycieczka? Biwak? Bardziej kino. Na biwak dopiero w tym roku jedzie.